Jak gorąco! Jak gorąco! Puf! Jak gorąco! Jak gorąco! Już ledwo sapię! Już ledwie zipię! A jeszcze palacz węgiel w nią sypie! Wagony do niej podoczepiali! Wagony, wagony! Wielkie! I ciężkie! Z żelaza, stali! I pełno ludzi w każdym wagonie! Na prawo krowy! Jak robią krowy? Mo! Głośniej! Mo! Jeszcze głośniej! Mo! Na lewo konie! Micha! Micha! Krowy! Mo! Mo! A w trzecim siedzą same grubasy! Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie? Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie? Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie? Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pilitać i pimpilić ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, sowa, kruk, czubaczka, szczygieł, krost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, cnadel, to śmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Do indyczki przyszła
mowę ptaków zna? Nikt, tylko jedna ja. Chrzęst i szelest, szepty cisz, w szmerach trzciny cicho śnisz. Ćwir, 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 tiu fit, a to znaczy zaraz świt. Zaraz drgną różowe zorze, bo i cóż to znaczyć może? Jest taka Zosia. Nazwano ją Zosia Samosia. Bo wszystko sama, sama, sama. Ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie. Wszystko sama robić chce. Dla niej książka, szkoła, mama. Nic nie znaczą, wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc co jej porozumie? Uczyć się nie chce, bo po co, gdy sama wszystko umie, nie? A jak zapytać Zosi, ile jest dwa i dwa? Dwa i dwa, no. Osiem? A kto był Kopernik? Król? A co nam Śląsk daje? O, no. A sól? A gdzie leży Kraków? Nad Wardą. A uczyć się warto? Nie warto, bo ja sama wszystko wiem. I śniadanie sama zjem. Coś takiego. I samochód sama zrobię. I z wszystkim poradzę sobie. Kto by się tam uczył, czytał, dowiadywał się i pytał, kto by sobie głowę łamał, kiedy mogę... Sama. Toś ty taka wielka dama? A kto głupi jest? Ja! Ja sama! A czwarty wagon pełen bananów! Coś takiego! A w piątym stoi sześć fortepianów. A w szóstym armata! O, jaka wielka! Gdzie? Widzi pan o tam! Gdzie? Tam taka wielka, widzi? Gdzie? 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 No biega! Krzyczy pan Hilary. No gdzie są moje okulary? No. Szuka w spodniach i w surducie. Nie ma w surducie. W prawym bucie. O, w prawym bucie. W lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal, krzyczy. Nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary! Był sobie słoń, wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko, co miał, było jak słoń. Lecz strasznie był zapominalski. Słoniową miał głowę i nogi, o, słoniowe. I kły z prawdziwej kości słoniowej. I trąbę, którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe, oprócz pamięci. Nagle gwizd. Nagle świst. Para, buch, koła, wruch.
Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się, koło za kołem. I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej. I dudni, i stuka, łomoce, i pędzi. I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej. I dudni, i stuka, łomoce, i pędzi. Więc wydaje nam się, że artyści pokazali pewien swój kunszt. Poprosimy jeszcze o przedstawienie po kolei artystów. Jan grała dla państwa. Państwo aktorzy. Urszula Lewartowicz, autorka inscenizacji. Reżyser naszego przedstawienia. Pani doktor na wydziale pedagogiki i psychologii, specjalistka od dzieci i dziecięcej ekspresji. Aktorzy, pani Dorota Szostak-Gąska, Teatr Muzyczny Lublin. Pan Jakub Gąska, Teatr Muzyczny Lublin. Pan Łukasz Drost, Akademia Wokalno-Teatralna Jerzego Turowicza. Pan Bartek Pietrzyk, Akademia Wokalno-Teatralna Jerzego Turowicza. I pani Klaudia Irga, Wydział Animacji Kultury. Kochani, podobało się tu Wimowo? Bardzo się cieszymy. Zapraszamy do Tuwimowa raz jeszcze do powrotu do tych pięknych wierszy Juliana Tuwima, które myśmy dzisiaj dla was na scenie przedstawili. Dziękujemy bardzo artystom z Lublina, a tutaj już widzicie, że przed nami szykuje się powoli grupa rekonstrukcji historycznej, więc za chwilę jeszcze jedna niespodzianka bardzo olbrzymia, bo dzwonił już Święty Mikołaj, jest w Niemcach pod Lublinem, tam poi swoje renifery i za chwilę do nas dotrze, ale wcześniej jeszcze grupa rekonstrukcji historycznej. Prosiłbym, żeby tutaj na razie, żebyście stanęli, zamkniemy scenę i za chwilę będzie pokaz
grup rekonstrukcji historycznej. I po tym pokazie, proszę Państwa, prosiłbym o ciszę, ponieważ chcę powiedzieć ważną rzecz, że po tym pokazie, niech się kurtyna za nami zamyka, pani dyrektor, wyjdźmy troszkę do przodu. Po tym pokazie, drogie dzieci i rodzice, będzie niespodzianka. W trakcie tej imprezy, w trakcie tej niespodzianki, będzie można tutaj z boku, jest specjalnie przygotowane miejsce, gdzie rodzice będą mogli z panami z grupy rekonstrukcji historycznej i z dziećmi zrobić sobie zdjęcie. Więc za chwilę przejdziemy do dalszego etapu imprezy, a teraz grupa rekonstrukcji historycznej przed nami. Witamy uprzejmie. Jesteśmy grupą historyczną. To są Husarz oraz Marysieńka. Witamy, pokażemy wam, jak możecie szybko stać się rycerzami. Potrzebujemy 3 osób, 2 dziewczynki i 1 chłopak. Zapraszamy serdecznie. Chodź, jest chłopak. Przedstawimy się, tak? Jak się nazywasz? Michał. Jak się nazywasz? Natalka. Maja. Julka. Alan. Mamy tak, 2 rycerzy i 3 panny, tak? A ta technologia normalnie. Dobra, mamy 3 panienki. Ubieramy najpierw rycerzy, czy najpierw panny? Rycerzy czy panny? Słucham. Kogo najpierw zrobimy rycerzy, czy najpierw zrobimy panienki? No. Rycerzy, tak? Dobra. Dobra, mamy 2 rycerzy. Proszę bardzo, rycerz szabla. Na razie trzymaj szablę. I mamy 3 dziewczynki, tak? Proszę bardzo, to dla ciebie. Dobra. Ładnie. Teraz dobra. Rycerze, stańcie sobie koło mnie. Chodźcie tutaj, obaj rycerze, chodźcie tutaj do mnie. O tutaj. Tu do mnie. Panny, halo, panienki. Ej, panienki, stańcie sobie po drugiej stronie i zagramy Państwu małą bajeczkę o tym, jak Szewczyk Dratewka pokonał smoka. Mamy księżniczkę, którą będą walczyli rękę księżniczki. Mamy króla. Jest król, król ściań za księżniczką. Proszę bardzo. Jest królowa, proszę bardzo. Królowa za księżniczką, proszę stanąć. Są rycerze. Jeden, drugi. Szewczyk. Chodź, Szewczyk. Jest Szewczyk, jeden. I jest jeszcze magnat, który będzie też próbował pokonać smoka. Smokiem pewnie będę ja, ale dobra. Zaczynamy, są rycerze. Teraz słuchajcie, panowie. Musicie pokonać smoka, tak? Dobra, jak to zrobicie? Jak pokonałbyś smoka? Mieczem. A ty jak byś pokonał smoka? Pistoletem. Pistoletem. No dobra, Szewczyk, jak byś pokonał smoka? Nie wiesz. Szewczyk miał co? Igłę, tak? I co by mógł zaszyć? Ter. A ty jak byś pokonał smoka? Jak pokonałbyś smoka? Czym? Pistoletem. Widzę, że wszyscy są dobrze uzbrojeni w pistolety. Zaczniemy od pokonania smoka. Daj mi z tyłu, tam jest... Szabla, za tym jest szabla. Dawno, dawno temu, za 7 górami, za 7 lasami, było królestwo, w którym rządził smok. Ja jestem smok. Uwaga, wyglądam na smoka, więc jestem smok. Rycerze próbowali tego smoka zgładzić tylko po to, żeby wziąć rękę pięknej księżniczki. Księżniczko, ukłoń się. Księżniczko, halo. Księżniczka jest piękna. O, smutna, bo smok jest w królestwie. Księżniczko.
Dobrze, mamy księżniczkę, która płacze dlatego, że jest smok. Smok niestety rządzi całym królestwem. I teraz będziemy próbowali zgładzić smoka. Najpierw duży rycerz, czyli rycerz, który jest okuty w większą zbroję, będzie próbował zgładzić smoka. A jak widzicie, szewczyk Dratewka pozdrawia swoją publiczność. Pomachajcie do szewczyka Dratewki, no przecież oni też muszą mieć, no. Brawa dla nich, no to są aktorzy. Panowie, ale wam brawo biją. Trzeba się odwrócić. O, tak. Szewczyk, po tamtą stronę oboje. Za kurtynę, że tak powiem. Także, proszę państwa, mamy rycerza, który będzie próbował pokonać smoka. Zapraszamy drugiego rycerza. Chodź, rycerzu. Teraz do walki wychodzi szewczyk. Pierwszy szewczyk. Zapraszam serdecznie szewczyków uprzejmie. Chodźcie. Chodźcie, dziewczyny. Co zrobił szewczyk Dratewka? Powiedzcie im. Może nie wiedzą. Co zrobił szewczyk Dratewka? Igłę. No i za szybko. Smoka. Co zrobił szewczyk Dratewka? Wiecie? Zaszył baranka, brawo. Więc słuchajcie. Smok budzi się rano, a szewczyk Dratewka daje mu baranka. Mam baranka, zabieram baranka. Zjadłem baranka i co się stało potem? Słupin i pięk. Smok pił i pękł. No, generalnie szewczyk pokonał smoka. I co wtedy może zrobić szewczyk? Poprosić piękną panią o rękę. Pomogę ci. I teraz pasujemy szewczyka na rycerza. Brawo dla aktorów, proszę bardzo, chodźcie. Chodźcie. Jakby ktoś chciał do nas podejść, zrobić sobie zdjęcia. Tam są, może gadżety można sobie przymierzyć, zobaczyć. Wszystko to, co mają oni na tym, można sobie zobaczyć, przymierzyć, zrobić sobie w tym zdjęcie. Dzieciaki bardzo chętnie mierzyły sobie, coś tam robiły. My za chwilę tam zejdziemy na dół. Dostaniemy tutaj tron dla Mikołaja, bo pewnie niedługo się zjawi u nas, a rycerze oraz niewiasty i szewczyk wraz z owieczką pozdrawiają serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy grupie rekonstrukcji historycznej.